Jest sobie gościu z fajnym pseudonimem Mondar, który robi teorie, newsy, ciekawostki, no wszystko i ogólnie też na temat FNAF-a też dużo rzeczy. Miał live'a i sobie mówię, okej, wejdę, spróbuję znaleźć tą sekwencję z tymi music mendami. I się okazało, że jego widzowie i on są mądrzejsi niż ja, co było pewne, i to zrobi w lepszy sposób. Zlecimy chapter 7. Zajebiście. No co, nie widziałem, czy to na pewno się udało. Widziałem tylko, jak to zrobić. Wierzę, że to się tak da. I pierwszy odcinek póki co ma 16 wyświetleń, więc myślę, że jest git, jak po 2 godzinach. Jak na mój kanał, film z jaki inny kodek niż Minecraft Spider-Man po 2 godzinach 16 wyświetleń, to jest dobrze. Dobra, dobra. I tak też, no, już ciemno jest. Już pewnie nie widzicie, ale widać zresztą po świetle całym, nie świetle. Po estetyce całej on ostatnio się ruszał. Dobra, z tego co wiem, tu byliśmy. Lecz jesteśmy takimi downami, w sensie ja, że nie widziałem tego, co blokuje mi dostęp do kamer. Teraz z tego co wiem, muszę znaleźć ten monitorek śmieszny. Siemano, mendy. Tu na pewno nic nie ma? Nie, na pewno nie. Daj, nie ogarniam, że ja tu byłem już na pewno. Czemu napis jest na ścianie? Ja. To nie jest to. Tak, to nie będzie to. To będzie tam. Oj, ale to Bonnie Ball, jak jest zniszczone. Słyszałem coś. Coś gdzieś się ruszyło. Nie wiem co i nie wiem gdzie. Idźmy do naszego punktu, miejsca docelowego El Mordo. Nie jumpscare'ował mnie, upewniam się, czy na pewno jest wyłączony. My na pewno mamy zapisany ten prezent? Tak. O Boże. Dawno nie używałem tej maski. O której ja stwierdziłem, że mam gdzieś to wszystko? Chwila. W 12:53 w nocy i wracam tu. Mam nadzieję, że to zadziała i wow, coś miał dobrego cela. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Tam jest nic. Chwila, nie, ej, co? Nie czaję. Tam niby powinien być. Ja mam pytanie tylko, ja jestem tak ślepy, czy o co chodzi?
By the way, jakby ktoś zastanawiał ten, jak powstał tytuł poprzedniego odcinka, w sensie chodzi mi o te, po moim tytule, te tyry pyry papara, różne tam kliknięcia, to po prostu walnąłem w klawiaturę, żeby było, że faktycznie ten, że faktycznie jestem wkurzony, bo faktycznie byłem wtedy wkurzony. Ej, no. Jeden musiał się nie zaciekawić, no. Ja nie wiem, do której tu będę grał. Nie wiem. Próbuję dzisiaj zrobić każdy achievement w tej grze. No dobrze, nie każdy, no każdy prezent zdobyć to nie będzie takie łatwe. Ale się postaram. Plus nigdy nie zdobyłem żadnej płyty. A w Security Breach mamy oczy Roxy, więc myślę, że dzisiaj sobie coś tam pokminię fajnie. Właśnie, chciałem poruszyć temat tutaj grając, że z Ruin bardzo odżyło mnie. Ale o tym będzie, na ten temat będzie osobny film. Gdzie ja jestem? A tu. Ale chcę powiedzieć, że tak, to oficjalny koniec daily, co pisałem na społeczności. Już nie będzie filmów co dzień, chyba że zrobię nowe daily, to wtedy tak, jak na razie muszę się pozbierać. One tam biegną skubane. One tu biegną. Taki jeszcze jeden. Hello there. Ja wciąż nie kojarzę tych miejsc w Pitstopleksie. Wracając. Nie to, nie to, to. Faktycznie tu jest ta piłka. Wracajmy zanim Krzysie tutaj nam wrócą. Nie wiem czemu Krzysie. Chyba on już wracał. A ja sobie tą bezpieczną stroną pójdę. Myślałem, że tu przez chwilę miałem E, żeby kliknąć. Takie co? Mogę w coś zagrać? Wracając. od kilku... Tydzień temu jakoś. Zaraz tutaj coś zrobię. Skończyłem daily, ponieważ czułem, że trochę się wypalam. Nie miałem już pomysłu, nie miałem siły na montowanie i też mam trochę psychikę zrytą, więc stwierdziłem, że to koniec daily. Poczuję się lepiej na siłach, wszystko ten tegest to zrobię od nowa daily, ale póki co nie chcę go robić. No i tak właśnie też zrobiłem, daily na razie nie ma. Miałem nie nagrywać dłuższy czas, tylko montować te stare filmy, mam na pewno od cholery filmów do montażu. Większe to jest nawet, jest pizza. No łatwe dają. Mogliby coś dać jak w Spider-Man Remastered, by było lepiej i trudniej z pewnością. Wow, the fuck? Naturalnie tego nie widzę, dobra. No i właśnie, że Ruin jakoś mnie tak odżyło, mam ochotę znowu tu być, znowu to robić. To jest bardzo sus. To mi przypomina bardzo dobrze, wiecie kogo. Pozwolić, że sobie przejdę. Dobrze, dziękuję. Co? Miejsce Glamboniego. Tu jest, tak mi się wydaje, że to jest...
to jest jego pokój, taki jakby ala pokój, no nie? Nie, nie. Nie. Ja wiem, że ja znów tam wejdę i tu i tak nie mogę wejść. Chciałem powiedzieć, że wiem, że ja znowu tam wejdę i wiem, że znów tu nie wrócę. Co to jest takie duże? To jest staw, bo tak. Ten śmieszny. Gie. Pciu. Ktoś tu odliczał ostatnie dni. Dobra, musimy tam zjechać i tak. Bajo. No i ruin mnie odżyło. Co to było? Nawet nie mogę kierować myszką, trajektorią rotu, nic. To jakaś pętla czasowa, nie wiem, multiversum się otwiera w nafowe. O co chodzi? Mam zapis. Ta postać. Co? 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 Tam jest Fast Arcade, ale co? Co? My jesteśmy w kryjówce Wani. World History. Z Freddym. Ale to jest Princess Quest. Może ja nie stąd przyjechałem? Skąd ja przyjechałem? Wait. Nie wiem. Jest ten złoty miecz z princesku. Czemu nie mogę go wziąć? I mam dylemat. Skąd ja przyjechałem? By the way, stąd chyba nie, skoro mogę tu wejść. Nie wiem, nie rozumiem. Ale ten miecz z Princess Quest mi mózg rozwalił. Może ja po prostu nie wyleciałem z Venta, tylko się pojawiłem jakoś magicznie. Chociaż to nie ma sensu. Znów poruszając ten temat, dzięki ruinu odżyłem i jest mi już lepiej. Ale czy będzie daily, to nie wiem, to zależy jak się wam to spodoba. FNAF. Kałem tę muzyczkę, chociaż nie wiem czemu słuchać. Tego bocika tam nie pamiętam do góry. O! A ciekawie, że byłem w kryjówce Wani. Też nie pamiętam, były takie góra do. A nie, bo tu faktycznie to nigdy nie zostało skończone. Bad Beer? Fast Friend? Fast Bear? Fast Friend? Bad Beer? Bear? Rybka? Skasknie rybka, promień, ty idioto. To jest to miejsce, gdzie się odbiera ten. Mogę dostać tego? Bo ja nie wziąłem go w Security Bridge. Chyba nie. Odkurzacz? Nie, to jest kamera. Nieważne. To robocika nie pamiętam. I Eleven zwrócił uwagę, bo widziałem pierwszy odcinek u niego, że właśnie tam w tych tutaj pole. Tu zawsze były takie tipy, jak mieliśmy tę maskę początkowo i właśnie napisał helpi przez i, a nie przez y. To jest takie... Sorry, no nie było mnie tu jeszcze. Security bitch. Ej, muzyka aż się zmieniła. Słyszę Freddiego! Słyszałem coś tam superstar. Słyszałem realnego Freddiego. Glamrock. Naszego tutaj od Grzesia. Znów teleporting. O mój Boże, znowu to. Vanessa, coś tam. Leave me this? Pieprzone menu. Fastpad? Kojarzę to logo.
to tu idzie? To idzie dalej? Nie, to idzie do tego. Coś nie mogę zdjąć maski. Fuck off. Cały czas słyszę głos Frediego i trochę Wani. Może Grzesia też? Nie wiem. Airfox, znaczy bot. Box, nie bot, fajnie. O Boże, to nie czas teraz na to. I'm saved. Proszę. O, proszę, proszę nie. Proszę nie rób nic. Freddy! Się tak nie ruszał. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Co? Nie bo ci z tyłu ta muzyczka z pizzerii. Ale co? Co jest z Freddy? Aż mi ciary mnie naszły. Co jest? Co się Freddy'owi stało? Halo? A powiedziałbym, ale kosmos człowieku, że go znaleźliśmy, ale to co mu się stało, what? Czemu on się zamienił chyba... To jest, on się zamienił chyba w każdy koszmar dziecka. No nie powiecie, że nie, no. Coś co ma po prostu takie szczęki, no. Dobra, musimy uciekać teraz. Poważnie, to czas na ucieczkę. To nie pora na dziecko z TikToka, musimy uciekać. Fredding. O nie, to jest coraz bliżej. I to jest straszne, to jest creepy wciul. Moje koszmary się spełniają. Nasze w sumie chyba wszystkich, nie? Jeszcze mam Freddy. On jeszcze biegnie. Już myślałem, że nie będzie. What the fuck? Vanessa... leave me albo don't leave me? Vanessa... co? Mnie zabiło. Jak ja zginąłem? Co mnie zabiło? What? Ej nie, nie chcę biec jeszcze raz. Ej nie, chyba safe był. Ale co? Co tu się stało? Nie pojmuję tego. Redding? Mogę twój prezent? Ej, będzie miniatura. Chciałbym jego prezent, ale chyba już nie jest mi dany. Wow. Świetnie. Zostałem zabity przez Venta. Czy się zajebiście! Zabił mnie Vent! Wow! Super! O Boże... A mi zimno, co jest? To tak się... Muszę sprawdzić. Ale żeby tu mnie tepać, halo? Halo? Tak się nie robi? To już wiemy, co on zabijał. Nasz przyjaciel kochany.
Cień! O, za blisko. A bo jest 15 stopni na dworze, to mi zimno. Oj, oj, oj. Mendo, my już się nie lubimy. Pa, Mendo. Do zobaczenia, jak jeszcze... Jak do tego doszło? Ale mogę przynajmniej sprawdzić temperaturę. Ej, myślałem, że coś jakieś, coś się dzieje, a to muzyka w FNAF-ie, bo daje są to takie odgłosy, ten ambient, te venty itp. Ja mam ładowarkę tu. Telefon pada, chciałem temperaturę sprawdzić i pogodę na jutro. I dzisiaj 23 stopnie, 24, 26, 22, 26, 27. Uuu, akurat jak będę u cioci, będzie gorąco. 8.32? Mam nadzieję, że 11 do 15 w dzień mojego wyjazdu będzie fajnie cieplutko. Oby nie za ciepło. Bo jednak jechanie do Płocka tyle godzin, kilometrów, no to... Nie zgadzam miejscowości. Już dawno... Kto mnie śledzi, ten dawno wie, gdzie mam ciocię, gdzie jeżdżę. Chce ktoś kupić mikrofon? Trzeba mi aż wyszło. Ja się nie moja, ale mikrofonowe. Ofofonofowe. No, byłem kiedykolwiek chyba nie. Grzesiu powiedział, że się boi. Save mnie, zachowaj mnie, uratuj mnie. Coś takiego. Nie miałem? A miałem Foxy. Ale słyszałem chodzenia i maczynika. Ja by the way jestem. Co to za miejsce? No wiadomo, no pizza plex mega, no ale poza mega pizza plexem to nie wiem, w jakiej lokacji się głównie znajduje w środku. Ale właśnie. Kasiu, to jest jakiś podstęp. Wolę ciebie niż Grzesia, chociaż Grzesiu fajnie się nim grało, ale wiesz. Jest 100% lepsza. Ale nie, szczerze, Grzesiu jest voller sas. Każe nam wyłączyć każdy system zabezpieczeniowy, a jak wiemy, glitch trap i systemy zabezpieczeniowe, nie ma systemów, no to glitch trap wchodzi do gry. AK William Afton Pinzero. Wcale to nie mówię, bo tak Eleven powiedział. Ale i tak bym się domyślił prędzej czy później. O! Właśnie tego szukałem. Chciałem powiedzieć, że szukam jakichś easter eggów, dodatków. Chciałbym takie w realu. Ej, czemu nigdy nie miałem lunchboxa? W szkole czy gdzieś? Przecież to było zajebiste. Takie jak w bajka, na przykład kiedyś było ten, jak to było? Olinek, okrąginek? Tak! I on miał takie zawsze w szkole i to się tak otwierało i tam w tym miałeś wszystko, przegródkę na jakieś, nie wiem, frytki, jabłko, pomarańcze, kanapki. To było zajebiste. Czemu dzieci tego nie używają już? Tylko jakieś zwykłe basic śniadaniówki albo folie, to jakieś, nie wiem, te koszulki. No po co to komu? Roxy? Słyszycie?
On jest przygniecona. Jest przygniecona. Nie, bo tu jest ciąg fabularny. Czekaj. Nie mogę tam wejść, ale na pewno będę mógł. Ale ta muzyka. Łezka zrobiła. Nie się płakać. Kurde. Czemuż tak? Krzesiu, mamy do pogadania. Poważnie. Czemu tak? Nagle są tak. Drzwi się O nie, nie sprawdzimy już tego, tych zaciętych drzwi. Szkoda. Właśnie, to był w końcu prawdziwy Freddy, czy nie? I my w końcu go pok... Nie rozumiem. Ale jest mi smutno, że wyłączyliśmy Roxy. Będę tęsknił. I tak, szkoda, że Foxy'ego nie ma. Foxy lepszy. A czemu tu jakoś nic nie jest zawalone poza tym? Nie rozumiem. On się pod spodem wszystko... Ile ta pizzeria w ogóle ma pięter dochodu? Nie, patrz, będzie dobrze. Yes, I'm sure. Pytanie, chcę to robić w tym odcinku, czy w następnym, bo tu chyba będzie koniec zaraz. Nie wiem, jeśli będzie jakiś ciąg fabularny, to w kolejnym odcinku zrobimy, jeśli tu już będzie zaraz koniec, to w tym. Bo nie ma sensu tego kończyć, skoro kolejny odcinek miał trwać 2 minuty. To by było zakończenie, no to trochę bez sensu, to lepiej w tym odcinku już to skończyć, nie? Czyli w szóstym? Tak, w szóstym odcinku. Znów tu jestem, tylko tym razem nie jako Grzesiu, a jako Kasia. Wejście do pizzaplexu jest tutaj zniszczone. Czyli się naokoło. Ten Freddy ma przebite swoje pazury albo nogi i daje to oko piękne. Nie płacz, Kasiu. Wiem, że lewitujesz, ale nie płacz. Ej, Monte Freddy przeżyje, to co? Właśnie on uratował Bentrapa. Gdzie w tym wszystkim to jest? Gdzie jest ten lore? Ja nie rozumiem. Może to jest duży dodatek fabularny i tak czuję, jakbym przeszedł na psyknięcie palca w chwilę. Tak, nie umiem psykać palcem, jakby ktoś nie wiedział. Ale tu jest ślicznie. O, wow. Ciekawe, czy coś się z fabuły wyjaśni. I chwila, to jest krew? Ej, przecież tu jest jasno. Nie wymyślaj, Kasiu.
No i po latarce mamy. Coś mi w tej wodzie wyskoczy, ale muszę to zrobić. O, ładne. Ej, dla takich chwil się żyje. Mimo, że to przeżywasz w grach, to i tak. Wow. O, ej, nie widziałem tego. Pewnie bateria albo latarka. Fastokenik! Właśnie. Żadnego prezentu nie zebrałem poza tym teraz. Żadnego nie widziałem, nie znalazłem. Będę musiał wpisać lokację wszystkich prezentów i poszukać potem na live na przykład, albo samemu, albo nagrywać i wstać, bo myślałem, że ktoś tu stoi, się przeraziłem. A czyli to jest tak, daj mi jeden prezent, pod koniec gry mi napieprzą te wszystkie prezenty, bym miał wszystko na koniec, super. Czemu znowu fast token? I te dwa te same fast tokeny. Bo gra czegoś nie zanotowała, bo nie wiem. Ej, o co chodzi? O co chodzi? Co? Drzewo of Creation. Po to mi fast tokeny. Ta. O no. Candy, przyjacielu. A już nie mam. Bo mam? Dobra, chciałem screenak trochę świecić. Dobra. Tam jest ta woda, dobra. Ale że on tutaj? Czy my trafimy do realnej jakiejś starej pizzerii typu FFPS albo nie wiem, Sister Location? Przysięgam, nie oglądałem u nikogo ani odcinka, tylko u Elevena odcinek pierwszy, ale to obejrzałem po tym, jak już pierw przeszedłem. Pierw nagrałem 3 odcinki, więc już byłem bardzo daleko w fabule. I dopiero, ale w życiu pierwszy odcinek, dopiero go obejrzałem. Czyli jakby oglądałem to, co już przyszedłem, a nie wcześniej. Nie chcę sobie w ogóle spoilerować. Znów fast token. Nie dowierzę. Pierwszym jeszcze głębiej? Dobra, nie, wróćmy, żeby dokończył historię. Czekajcie, bo ja nie chcę, bym coś... Burntrap tam był. Więziony był. A nie, że jest teraz tam. Wait, niech on dokończy historię. Większość pewnie powie: ha! A mam to gdzieś, a ja chcę ją dokończyć. W 100%. Candy, przyjacielu, powiedz nam więcej. Candy Cadet.
No i po historii. Tak zbyt wiele nie rozumiem. Zawsze coś tam rozumiem. O Boże, kamerka mi się siadła. Czemu mi kamerka siada? Nie no, nagrzana nie jest. O, o. Ej, nawet... Ej, chyba już długo miałem zlagowaną. Przepraszam was widzowie, jeśli miałem długo zlagowaną kamerkę. Jest za wysoko trochę. Zwłaszcza, że leżę. Dobra. Ja się jestem zsunięty, a nie, że leżę. Tutaj nam oczarowywał Frediego Baron Trap. Ja jestem cholera ciekaw, do czego to wszystko prowadzi i co będzie dalej. Czajcie, FNAF Security Breach 2 jakby wychodził. To wow, to by już był szczyt zenitu, nie? O i dupa. Szkoda, że można w ścisku zrobić, wow. Redonga, leży Krzysia. To nie, tu będzie jakiś boss fight. Mamy drzwi, mamy glitchowe ten, mamy drugie drzwi, mamy venta. No dobra, na ten venta może już raczej nic nie przyjdzie. Czemu nie mogę go ponieść? Byłem przekonany, że będę mógł, że to plecak Krzysia. Czy jak brzmi mu wysa... O, ej, fast kamera, fast coś tam. A, to się tam. Mówię sobie, o, fajnie by było. Stan. Czy my chcemy to robić? Jest. Mówi, że to nie będzie Grzesiu. A przysięgam, nie mam żadnych spoilerów. Ja nie wiem nic odnośnie zakończenia, odnośnie. Nie wiem nic naprawdę. Był jakiś mistrz duży. Taki sepki. Co to jest? You're not Gregory. What are you? Roxy! Po naszej stronie. Co to był za pluszak? Nie wiem. Co? Jest. O kurwa. O! Dobra, zasada prawej ściany. Jak to Bloody mówił. Ej, nie mam tyle sprinta, no halo.
Po mnie. Cześć kolego. Fajny jumpscare, miło było go zobaczyć. Ej, nie wiem czy mam podejrzenia, że to jest ktoś z Funtime Animatronów albo Baby. Może mi się zdawało, ale mi się wydawało, że miał takie coś na brzuchu. Tak jakby pojemnik na dziecko albo do robienia lodów. Albo mi się to kojarzy z skinem Flame Baby z FNAF AR, ale w cholerę nie wiem. Jestem bardzo ciekaw. To wiecie co, to może my skończymy w tym momencie. Bo jest okienko szansy, że będzie jeszcze coś dalej, więc łapki w górę, subskrypcje i widzimy się w ostatnim odcinku Security Breach Ruin, w sensie fabularnym ostatnim odcinku. Do zobaczenia.